Kaplica w dzielnicy Konradów, odkąd została oddana do użytku, organizuje koncerty, które wcześniej odbywały się w parafii na Nowym Mieście pod nazwą Wałbrzyskie Spotkania Muzyczne. Za każdym razem są to inne koncerty, choć oscylują wokół muzyki kameralnej. Odkąd powstała parafia, pojawiły się tutaj także Wałbrzyskie Spotkania Muzyczne. Cieszymy się bardzo, że dzisiaj przed nami bogaty repertuar, bowiem wystąpi chór Canticum Novum oraz kolędowe zespoły klasowe ze szkół muzycznych Wałbrzycha. A więc młodzież i dzieci, nadzieja, wszyscy wokół żółwka Chrystusa, który przyniósł nam nadzieję. Było tak i tym razem. Wystąpił m.in. kwartet smyczkowy uczniów szkoły muzycznej. Na początek kolędujące zespoły ze szkoły muzycznej. Pierwszy z nich to kwartet smyczkowy i flet prosty. Tutaj klasy są troszeczkę mieszane, ale nasz najmłodszy uczestnik jest z drugiej klasy. Szymek Wójciuk. Na wiolonczeli Kasia Zygnarowska, Julia Lisak na skrzypcach i Kasia Kojawa na skrzypcach, na altówce Kinga Prog. W kaplicy jednak nie tylko muzyka poważna gości przed ołtarzem, choć wszystkie wykonania były w tematyce sakralnej. Thank you.
Kolejnymi gośćmi podczas koncertu byli chórzyści. Krok za krokiem pod tym znakiem dalej, chłopy, dalej.